partaking to these meetings. Że oni chcieli podziękować wam za wzięcie za udział w tym zgromadzeniu. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. I also want to greet all the servants of God who are among us here. Chciałbym również przywitać wszystkich usługujących, którzy są wśród nas. Que le Seigneur bénisse richement. May the Lord bless you richly. Niech Bóg wam życie błogosławi. Vous savez, il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont au front. You know, you are supposed to pray for the servants of God because they are at the front of the battle line. Musicie, wiecie, musicie się modlić za posługujących, ponieważ oni stoją w pierwszym szeregu tego pola walki. Parce que le frère Branham dit que quand vous proclamez la parole, tout l'enfer est contre vous. Because Brother Branham says that when you are preaching the words, hell is against you. Ponieważ Branham mówi, kiedy my głosimy słowo, piekło jest przeciwko wam. Et l'enfer aujourd'hui se trouve même dans l'église. And today, hell is even in the church. A dzisiaj piekło jest nawet w Boże. Quand vous avez, vous voulez avancer dans la révélation, l'enfer s'oppose. And when you want to move forward with revelation, hell is opposing it. A więc kiedy chcesz się posuwać dalej w objawieniu, piekło przeciwstawia się temu. Parce que dans le message de Frère Branham, tout est révélation. Because in the message of Brother Branham, everything is revelation. Ponieważ w poselstwie Brother Branhama wszystko jest objawieniem. Frère Branham appelle ça un grand mystère. The prophet calls it a great mystery. Amen. Prorok nazywa to wielką tajemnicą. Je voulais aussi remercier mes prédécesseurs. And I also want to thank those who preached before I come before me. Chciałbym również podziękować tym, którzy głosili zanim ja tu przyszedłem. Le pasteur Kamomo et le pasteur Armand. Pastor Kamomo and Pastor Armand. Pastorowi Kamomo i pastorowi Armand. Que le Seigneur bénisse richement. May God bless them richly. Niech Bóg im obficie błogosławi. M'avez beaucoup inspiré. You had really inspired me. Naprawdę mnie zainspirowaliście. Je vais essayer de répéter ce que vous avez dit à ma manière. And I will try to repeat the same thing you said, but in my way. I spróbuję powtórzyć to, co wy powiedzieliście, ale na mój sposób. Amen. Amen. So let's read the words. Przeczytajmy słowo. Je n'aime pas garder les You know, I don't like keeping people standing up too long. Nie lubię ludzi przetrzymywać za długo. So we read and then we sit down. Przeczytamy i usiądziemy. Nous allons prendre le livre des Éphésiens au chapitre 5, versets 31, 32 et 33. Ephesians chapter 5, verse 31, 32 and 33. Ephésiens, rozdział 5, verset 31-33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they two shall be one flesh. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the Church. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. A wszakże i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoją jako siebie samego, a żona niech boi się męża swego. Amen. Let's pray. Pomódlmy się. Béni sois-tu, Tendre Père Céleste, Jésus Christ, notre Dieu. Blessed be the Heavenly Father, Jesus Christ, our God. Błogosławiony niech będzie niebiański Ojciec, Jezus Chrystus, nasz Bóg. Nous
te remercions, Seigneur, pour la grande lumière du message de ta vie. We thank you, Lord, for the great light of the end time message. Dziękujemy Ci, Panie, za to wspaniałe światło pastorstwa czasu końca. Car ce message est le livre ouvert pour nous. Because this message is the open book for us. Ponieważ to pastorstwo jest otwartą księgą dla nas. Aujourd'hui, le mariage a une autre signification pour nous après avoir lu ton prophète. After Amen. Having read your prophet, today marriage has a new meaning. Po tym, jak usłyszeliśmy proroka, dzisiaj małżeństwo nabrało nowego znaczenia. Paul l'a déclaré que ceci est un grand mystère qui concerne Christ et son Église. Paul declared and said, "This is a great mystery concerning Christ and the Church." Paul obwieścił to, mówiąc, że jest to wielka tajemnica, mówiąc o Chrystusie i Kościele. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, de nous donner le contexte de ceci. That's why, Lord, we pray that you give us the context of this. Dlatego, Panie, modlimy się, byś dał nam wykład tego. Nous ne voulons pas nous tenir à notre propre compréhension, Seigneur. So we don't want to really to lean upon our own understanding. A my nie chcemy polegać na naszym własnym zrozumieniu. Mais nous voulons une compréhension céleste de Amen. But we want a heavenly understanding coming from yourself. Ale my chcemy niebieskiego zrozumienia pochodzącego od Ciebie. Bénis la lecture de ta parole. Bless the reading of your word. Pobłogosław czytanie Twojego słowa. Bénis chacun de nous au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. And bless each one of us in the name of Jesus Christ. Amen. Błogosław każdego z nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie i błogosławmy. Dziękuję. Le thème de la conversion, c'est le mariage de l'agneau. The topic of this conversion is the marriage of the lamb. Tematem tego, tych zgromadzeń jest małżeństwo baranka. Mon titre c'est le processus du mariage. And my topic or my subject is marriage process. A tematem mojego usługi będzie proces tego małżeństwa. Donc je vais prendre le mariage naturel et le mariage spirituel. So I'm going to take both the natural and the spiritual marriage. A ja zajmę się obydwoma, naturalnym, jak i duchowym małżeństwem. Amen. Écoutez ce que Paul dit. So listen what Paul says. A więc słuchajcie, co Paweł mówi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej. Donc quand l'homme quitte ses parents, il doit s'attacher. S'attacher veut dire devenir un. So when man leaves his parents, he has to be joined or to attach himself. And to attach himself or to join means to become one. A więc mężczyzna, opuszczając swoich rodziców, ma za zadanie przyłączyć się, albo inaczej mówiąc, zjednoczyć się ze swoją żoną, co znaczy jedność. Et les deux deviendront une seule chair. And the two shall become one flesh. Co znaczy, tych dwoje muszą stać się jednym ciałem. Amen. Amen. Le but, c'est de devenir une seule chair. The aim is to become one flesh. Celem jest stać się jednym ciałem. Parce que avant le mariage, vous étiez d'abord un. Because before the marriage, you were one. Ponieważ przed małżeństwem byliście jednym. C'est pourquoi nous disons que le mariage, c'est une révélation. That's why we are mentioning that marriage is revelation. A dlatego wspominamy cały czas, że małżeństwo jest objawieniem. Parce que Eve était d'abord en Adam. Actually, Eve was in Adam first. Właściwie Ewa była na początku w Adamie. Pendant que Eve était en Adam, Adam était célibataire. So, while Eve was in Adam, Adam was single.
Podczas gdy Ewa była w Adamie, Adam był grzesznikiem. Adam was alone. Podczas gdy Ewa była w Adamie, Adam był single. Donc ce que Adam devait faire, c'était de mourir d'abord en soi-même. So what Adam had to do was first of all to die unto himself. To, co Adam miał zrobić, było umrzeć samemu sobie. Donc quand vous venez à Christ pour le mariage, so when you come to Christ for marriage, kiedy przychodzicie do Chrystusa do małżeństwa, tu dois d'abord mourir en toi-même. First of all, you have to die to yourself. Po pierwsze, co musicie zrobić, to umrzeć samemu sobie. Avant que Christ puisse devenir un avec toi, il faut d'abord passer par l'étape de la mort. So, before Christ becomes one with you, you have first of all to go through the stage of death to yourself. Zanim zjednoczysz się w jedno z Chrystusem, musicie przejść przez ten etap umrzeć samemu sobie. Quand Adam est mort, when Adam died, kiedy Adam umarł, parce que le frère Branham dit que le profond sommeil c'est la mort. The prophet says that the deep sleep is death. Prorok powiedział, że ten głęboki sen był śmiercią. Quand Adam est mort, Dieu a retiré Eve. Then, when Adam died, then God drew out Eve. Amen. Więc kiedy Adam umarł, Bóg wyciągnął Ewę. Maintenant, quand Adam est réveillé, and when Adam woke up, a kiedy Adam obudził się, quand il voit Eve, when he saw Eve, kiedy zobaczył Ewę, il dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. And he said, this time, this is bone of my bones and flesh of my flesh. I on powiedział, teraz jest to kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. Adam avait la révélation que la femme qui était devant lui, c'était lui-même. So Adam had the revelation that the woman was standing before him was actually himself. A więc Adam miał to objawienie, że kobieta, która została z niego wzięta, to właściwie był on. La Bible dit que ce mystère est grand. And the Bible says this mystery is great. A Biblia mówi, ta tajemnica wielka jest. Donc quand on parle de mystère, ça demande une révélation. So when we speak about mystery, that requires revelation. A więc kiedy mówimy o tajemnicy, wymaga to objawienia. Donc un mystère c'est quelque chose qui est scellé. So a mystery is something which is hidden, sealed. Tajemnica jest czymś, co jest ukryte, zapieczętowane. Beaucoup de gens entrent dans le mariage avec ce mystère toujours scellé. Many people go into marriage still with that sealed mystery. Wiele ludzi wchodzi w związek małżeński z tą zapieczętowaną tajemnicą. Voilà la raison de tous les troubles que nous avons dans le mariage. That is the reason why we have so many troubles in marriage. Jest to przyczyną tego, dlaczego mamy tak wiele małżeństw z problemami. Parce que avec un mystère scellé, vous ne connaissez pas la personne qui est devant vous. Because having a sealed mystery, you don't know the person standing before you. Ponieważ mając tę tajemnicę zapieczętowaną, nie wiesz, kim jest osoba, która stoi przed tobą. Donc vous êtes en train de présumer, s'aventurer sans autorité. Then you are just presuming. Wtedy tylko przypuszczasz. Which means to venture without authority. Co znaczy żądać bez autorytetu. Donc la majorité des mariages, ce sont des mariages des aventuriers. So most of marriages are just a marriage of people who are venturing. To venture, so to try something without being sure. Do what you see. W ten oto sposób mamy bardzo wiele małżeństw, które po prostu czynią coś, nie wiedząc, co robią. A Biblia mówi, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. I say this concerning Christ and the Church. Ja mam na myśli Chrystusa i Kościół. Donc le mariage que nous faisons sur la terre, ce n'est qu'un type du véritable mariage. So the earthly marriage is only a type of the real
marriage. A więc ziemskie małżeństwo jest tylko typem prawdziwego małżeństwa. La cérémonie du mariage, ce n'est pas le mariage. So, marriage ceremony is not marriage. A więc ceremonia małżeństwa nie jest małżeństwem. C'est la porte du mariage. It is just a gate for the marriage. Jest to tylko brama do małżeństwa. Maintenant, les gens placent leur tout leur regard à la cérémonie. And most of the people are looking at the marriage ceremony. I wiele ludzi patrzy na ceremonię małżeństwa. Ils oublient la chose capitale. And they forget the most important thing. I zapominają o najważniejszej rzeczy. C'est-à-dire l'union entre mari et femme de devenir une seule chair. Meaning the union between man and woman, which made them become one flesh. Co znaczy, że zjednoczenie mężczyzny i kobiety oznacza stanie się jednym ciałem. Et beaucoup de gens aussi, ils font pareil avec Dieu. Ils viennent à Dieu avec avec une mauvaise compréhension du mariage. And that's the same thing people are doing with God. Jest to tą samą rzecz czynią ludzie w Bogu. They come to God with a wrong understanding of marriage. Przychodzą do Boga ze złym zrozumieniem małżeństwa. Le mariage entre Christ et l'épouse, c'est de devenir un avec Christ. The marriage between Christ and the bride, the reason is for her to become one with Christ. Małżeństwo między oblubienicą a Chrystusem, jego powodem jest stanie się jednym, oblubienica i Chrystus. Et en ce jour-là, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. And he said, Amen. And that day the world shall see me no more. But you shall see me. Powiedział, tego dnia świat mi już nie będzie widział, ale wy będziecie mnie widzieć. Parce que je serai avec vous et même en vous. Because I will be with you and even in you. Ponieważ ja będę z wami i nawet w was. L'union invisible entre l'époux et l'épouse. The invisible union between the bride and the bridegroom. Niewidzialne połączenie między oblubienicą i oblubieńcem. No, jusqu'à ce que quand l'épouse marche, c'est Jésus-Christ qui marche. In such a way that when the bride is walking, it is Christ walking. W pewnym sensie to znaczy, że kiedy oblubienica się przechadza, jest to Chrystus, który się przechadza. Elle devient Christ dans cet âge. She becomes Christ in this age. Ona staje się Chrystusem w tym wieku. Parce que Dieu marche dans le principe de kenos et en morphe. Because God acts according to the principle of kenos and en morphe. Ponieważ Bóg zachowuje się na podstawie prawa kenos i en morphe. Amen. Tout ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. It means that all that was in God was poured into Christ. Amen. To oznacza, że wszystko, co było w Bogu, zostało wlane do Chrystusa. Et tout ce qui a été en Christ, il l'a déversé dans la plénitude, s'il vous plaît, dans l'épouse. And all that was in Christ, he fully poured it into Christ, into the bride. A wszystko, co było w Chrystusie, w pełni zostało przelane do oblubienicy. Et dans la révélation, l'épouse est Jésus-Christ aujourd'hui. And in the revelation, actually the bride is Jesus Christ today. A objawienie właściwie oblubienica jest Jezusem Chrystusem dzisiaj. Amen. Ils sont devenus la même chair et le même eau. So they become one bone and one flesh. Oni stają się jedną kością i jednym ciałem. Voilà pourquoi le monde ne peut pas voir ça. That's why the world can never see that. Z tego powodu świat nie może tego nigdy zobaczyć. Parce que le monde c'est le système des églises. Because the world is the church system. Ponieważ świat jest systemem kościelnym. Voilà pourquoi le frère, la Bible dit sortez du milieu de mon peuple. That's why the Bible says come out of them my people. Dlatego Biblia mówi wyjdźcie z niego mój ludu. C'est-à-dire sortez de la mauvaise compréhension pentecôtiste. Meaning come out of the wrong understanding, the wrong pentecôtiste.
Pentecostal understanding. To oznacza wyjść ze tego złego zrozumienia, ze złego ziemnoświątkowego zrozumienia. Parce que le mystère c'est Christ qui devient un avec son épouse. Because the mystery is that Christ and the bride become one. Ponieważ tajemnicą jest to, że Jezus i że Chrystus i oblubienica stają się jednym. Donc si tu as la révélation, tu comprendras que la femme que tu dois épouser c'est toi-même. Amen. So if you have the revelation, you will understand that the woman you are marrying yourself to is yourself. Amen. Ponieważ po tym, kiedy usłyszałeś objawienie, zrozumiesz, że kobieta, którą poślubiłeś, jest tobą. Si tu lui fais du mal, tu te fais du mal à toi-même. So it means that if you hurt her, you are hurting yourself. Znaczy to, jeśli skrzywdzisz ją, krzywdzisz siebie. A moi que vous n'ayez pas la révélation. Unless you don't have revelation. Chyba, że nie masz objawienia. Amen. Amen. Je connais un fou de Gadara. I know a foolish man. Amen. In the Bible. Wiem, że ci głupi ludzie w Biblii. Le fou là, quand il était dans le cimetière, il prenait le pierre, il s'est coupé lui-même. That foolish man, he was in the graveyard and taking rocks and trying to cut himself. Ten głupi człowiek, on był w grobie i on starał się pociąć siebie. Maintenant, quand il a rencontré Jésus, and when he met Jesus, a kiedy on spotkał Jezusa, il a arrêté de se couper lui-même. He stops cutting himself. Przestał się ciąć. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il se faisait du mal. So he finally realized that he was hurting himself. To znaczy, że w końcu zrozumiał, że się krzywdził. Maintenant, sert de faire quelque chose de mal à ton mari ou à ta femme, c'est tu dois de faire du mal toi-même. So if you hurt your own husband or your own wife, you are actually hurting yourself. Jeśli ranisz swojego męża albo swoją żonę, ranisz samego siebie. Ce qui veut dire que vous êtes encore le maniaque de Gadara au cimetière. It means since you are hurting yourself, that means that you are that foolish man of Gadara. A to oznacza, że od momentu, kiedy ranisz siebie, jesteś tym głupim, tym szaleńcem z. Tu peux être un membre de l'église. Tu peux être un membre de l'église. You may be. L'église peut être aussi un cimetière pour toi. You may be a church member. Maybe the church may be the graveyard for you. Ja, może jesteś członkiem zboru, ale wtedy ten zbór będzie grobem dla ciebie. Parce que l'église ne sauve pas. Because the church does not save. Ponieważ zbór nie zbawia. Le frère Branham dit que la vie provient de l'homme. Lord Branham says that life comes from the May. From the May. May. Bóg mówi, że życie pochodzi od mężczyzny. Donc la femme qui est l'église ne peut pas donner la vie. So the woman being the church cannot give life. A więc kobieta, będąc zborem, nie może przynieść życia. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une connexion entre la personne et Dieu. Amen. That's the reason why a connection between man and God is important. Yes. Dlatego jest to tak ważne, dlatego połączenie między człowiekiem a Bogiem jest tak ważne. Si ce n'est pas le cas, on est un membre de l'Église. So if it is not so, you are just a church member. A jeśli tak nie jest, jesteś tylko członkiem zboru. Dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 14. In the book of Acts of the Apostles, chapter 15, Dziejach Apostolskich, verse 14. Rozdział 14. La Bible dit ceci. 15. Simon. 15, verse 14. Dziejach Apostolskich, 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du millier d'elles un peuple qui porta son nom. Simeon has declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. Szymon powiedział, jako Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swego. Vous savez, la réussite du mariage naturel dépend de la réussite du mariage spirituel. You know what? The success of the natural marriage depends on the success of
a spiritual marriage. Wiecie, sukces sukces małżeństwa naturalnego jest zależny od sukcesu małżeństwa duchowego. Quand l'homme est rempli de Dieu, il sera un bon mari ou la femme sera une bonne femme. If a man or a woman is full of God, she will or he will be a good man or a good woman. Jeśli kobieta albo mężczyzna są pełni Boga, będą dobrą kobietą albo dobrym mężczyzną. Et on n'aura pas beaucoup de folklore à faire pour rendre le mariage pour que le mariage puisse succeed. And we will not have much to do to make that marriage to be a success. Ale nie będzie trzeba dużo czynić, aby doprowadzić to małżeństwo do sukcesu. Donc c'est un succès lorsque un Dieu se marie à un Dieu. It is a, Amen. It is a full success, yes. If God marries himself to God. Yes. Jest to wielkim sukcesem, kiedy Bóg poślubi Boga. Maintenant, si un croyant se marie à une incroyante, c'est un échec pour commencer. Amen. And if a believer marries an unbeliever to begin with, is failure. A jeśli wierzący poślubi niewierzącego, jest to porażka na samym początku. Parce que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Because oil and water can never mix together. Ponieważ olej i woda nie mogą się wymieszać. Il y a un Adam qui a été créé et un Adam qui a été formé. There was an Adam who was created and an Adam who was made or formed. Był Adam, który został stworzony i był Adam, który został uformowany. Le mariage c'est l'union de l'Adam créé. Amen. Un Adam créé et une Ève créée. So, that marriage is the union between a created Adam and a created Eve. A więc małżeństwo jest zjednoczeniem stworzonego Adama i stworzonej Ewy. Maintenant, ça se représente par Adam formé et Ève formée. And that union is represented by a formed Adam and a formed Eve. A to zjednoczenie jest reprezentowane poprzez uformowanego Adama i uformowaną Ewę. Donc le mariage c'est l'union de deux âmes. So marriage actually is the union of two souls. A więc właściwie małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz. Si les âmes n'ont pas la même nature, il n'y aura pas union. So if the two souls do not have the same nature, then there will be no union. A więc jeśli dwie dusze nie mają tej samej natury, nie będą jednym. Parce que l'homme dit que l'homme de la chair c'est un animal. Because Brother Branham says that this flesh man is just an animal. Babala mówi, że ten cielesny człowiek jego jest tylko zwierzęciem. Donc si un homme n'a pas Dieu en lui, ce n'est qu'un animal. So a man without God in him is just an animal. Znaczy, że człowiek bez Boga w sobie jest tylko zwierzęciem. Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu, tu te maries à un animal, à une chèvre, c'est un problème. Oh là là. Now, if you, being a son of God, then you go and marry a goat or a lamb, so an animal, then there is something wrong somewhere. A więc jeśli ty jako Syn Boży pójdziesz i poślubisz zwierzę, to jest gdzieś problem. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même régime. Because you do not have the same diet. Amen. Diet. You don't eat the same thing. You don't eat the same food. Ponieważ nie macie tej samej diety. Yes. Amen. Amen. Quand la chèvre va commencer à brouter l'herbe, toi tu feras des problèmes. Then when the goat will be eating grass, then you will it will be a problem for you. Ça, c'est vrai. The goats. A jeśli koza będzie jedna, to nie będzie właściwe dla ciebie. You start a problem. Zacznie się problem. Parce que la chèvre doit respecter son régime. Because the goat has to respect its diet. Ponieważ koza musi szanować swoją dietę. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu respectes ton régime qui est la parole. And you, a son of God, you also respect your diet, which is the word of God. A ty jako Syn Boży musisz szanować swoją dietę, którą jest dieta Syna Bożego. Et ça sera une guerre interminable et ça mènera jusqu'à divorcer. And that will be an endless battle
which will bring you up to divorcing. I będzie to niekończąca się bitwa, która cię w końcu doprowadzi do rozwodu. Pourquoi tout cela arrive? C'est parce que les gens ne respectent pas les process. Why all this is because people do not respect the marriage process. Dlaczego to wszystko się dzieje? Ponieważ ludzie nie szanują procesu małżeństwa. La Bible dit que une mauvaise femme c'est de l'eau dans le sang. The Bible says that a bad woman is water in the blood. Amen. Biblia mówi, że zła kobieta jest wodą we krwi. Ça veut dire que c'est une mort. That means only that it's death. A to oznacza, jest to tylko śmierć. Mais une bonne femme, c'est une couronne sur la tête du mari. But a good woman is a crown over the head of his of her husband. A dobra kobieta jest koroną na głowie jej męża. Voilà pourquoi les mariages vont au-delà de make-up. Yes. That's the reason why marriage goes beyond this make-up. Dlatego małżeństwo przechodzi poza ten makijaż. Dans la définition du message, la beauté, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Amen. La beauté, la beauté. So, according to the meaning or the definition of the message, goodness is God in man. A więc według tego znaczenia tego poselstwa, dobroć jest Bóg w tobie. Dobroć to Bóg w tobie. Une femme peut être gentille, bien, mais tant qu'elle n'a pas Dieu, un jour la nature va la rattraper. A woman may be kind, sweet, and so forth, but as long as she does not have God in her heart, that bad nature will catch her up one day. Kobieta może być urocza i słodka, ale tak długo, jak nie jest ta zła natura, któregoś dnia to się ujawni. Voilà pourquoi nous devons respecter la voie pourvue par Dieu, comme l'a dit le pasteur Kamon. That's the reason why we have to respect the only God's provided way. Dlaczego musimy szanować tylko drogę zapewnioną przez Boga? As mentioned by Brother Kamon. Tak jak wspomniał brother Kamon. Parce que si vous ne suivez pas ça, vous êtes déjà dans l'échec. So if you don't respect or follow this way, you are in failure. A więc jeśli nie szanujesz, czy nie podążasz za tą drogą, jesteś le frère Branham, you are in failure, you are totally jesteś, failure. Jesteś w błędzie. Le frère Branham dit ceci dans le mariage de l'agneau. In the message, the marriage of the lamb, Brother Branham says this. Małżeństwo baranka. Yes. Nadana mówi. The first thing is, la première chose c'est. The first thing is. Tu dois. Pierwszą rzeczą jest. Tu dois prendre une décision. There must be a decision. Musi zostać podjęta decyzja. Donc, il y a personne qui te pousse à prendre ta décision. Tu dois prendre seul. So, no one is pushing you to take a decision, to take the decision. You have to make up your mind by yourself. A więc nikt nie zmusza cię, żebyś podjął tę decyzję. Ty musisz sam to zrobić. C'est-à-dire, quand tu vas suivre Christ, tu prends ta décision seul. Personne ne te pousse. So if you want to follow Christ, it's your own decision. No one is pushing you. Podążać, jeśli chcesz podążać za Chrystusem, jest to twoja własna decyzja, nikt cię nie zmusza. On n'entre pas dans le mariage en groupe, on y va seul. You don't enter marriage in group. You are going by yourself. Nie wchodzisz w związek małżeński grupowo, tylko sam, osobnie. No quand tu viens à Christ, tu ne suis pas le groupe ou le mouvement. Tu reviens seul à Christ et suivre Christ toi-même. When you come to Christ, amen, you are not following a certain group or certain movement of people, but you come to Christ by yourself. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, nie podążasz za jakąś grupą czy za jakimś ruchem, ale przychodzisz sam. Le frère Branham dit dans le message de persévérance, il dit, vous êtes tellement attaché à la chose et que quand on vous tourne avec la chose. Yes. The prophet says in the message Perseverance,
Prorok mówi w poselstwie przypuszczanie. You are so attached with the thing. Jesteś tak zjednoczony z tym, że that when they turn you, then they turn the same thing, because you are so much attached to it. Wtedy, kiedy ciebie odwrócą, ta rzecz też się odwraca, ponieważ jesteś tak mocno przyłączony do tej rzeczy. Si tu es attaché réellement à ton mari, personne ne peut te séparer. If you are really stuck to your husband, no one can separate you. Jeśli bardzo przywiązałaś do swojego męża, nikt nie potrafi cię od niego oddzielić. Parce que ton mari, tu es une partie de ton mari, tu es comme son bras. So you are a part of your husband, just like his arm. A więc jesteś częścią twojego męża, tak jak jego ramię. Si ce n'est pas une décision qui vient du cœur, tu es en train de t'aventurer sans autorité. Oui, oui. So if it is not a decision coming from your heart, you are just presuming. A więc jeśli nie jest to decyzja, która wychodzi prosto z twojego serca, tylko przypuszczasz. Et si tu fais pareil avec Christ, tu n'es qu'un membre d'église. And if you do the same like that with Christ, you are simply a church member. A jeśli czynisz to samo z Chrystusem, jesteś tylko zborownikiem. Zwykły zborownikiem. The first thing text in natural marriage is a decision has to be made. Premièrement, dans take it in Polish first. The first thing text in natural marriage is decision. A decision has to be made. Pierwszą rzeczą w małżeństwie jest decyzja i decyzja musi zostać podjęta. La première chose que vous prenez dans le mariage naturel, c'est d'abord prendre une décision. Amen. The young lady has to make her decision whether she wants this young man and the young man whether he wants the young woman. Młoda kobieta musi podjąć swoją decyzję, czy ona chce tego młodego mężczyznę i czy ten młody mężczyzna chce tę młodą kobietę. La jeune dame doit prendre une décision si elle veut de ce jeune garçon ou que le jeune garçon veut de cette jeune fille. Donc jusque là, il y a pas encore mariage. So far, there is no marriage. C'est juste. Tak daleko nie ma jeszcze małżeństwa. Donc c'est juste une décision libre arbitre, tu choisis toi-même. So it's just a free decision that you make yourself. Jest to tylko ta wolna decyzja, którą ty podejmujesz. Maintenant, avant de faire de prendre cette décision, tu dois associer Dieu avec toi. Then, before you take that decision, you have to associate God to that. So God might be with you. A więc zanim podejmiesz tę decyzję, musisz się zjednoczyć z Bogiem, aby Bóg mógł być z tobą. Parce que si tu y vas seul, c'est un échec pour commencer. Because if you go alone without God, it's a fail to begin with. Ponieważ jeśli idziesz sam bez Boga, jest to porażka na samym początku. La prochaine étape, c'est l'engagement. The next stage, the next stage is the engagement. Następnym etapem są zaręczyny. And the Prophet Balaam says, and the Prophet says, and after the decision, after the decision is made that you are, then comes the engagement. Then comes the engagement. And then after the decision is made, i po tym, kiedy decyzja zostaje podjęta, that you, then comes the engagement. Wtedy przychodzi do zaręczyn. Alors après que la décision a été prise, alors vient l'engagement ou ce que nous appelons les vœux. Amen. You found that at the altar, you've got to make an engagement before this union can be. A więc ty dowiadujesz się, że przed ołtarzem musisz podjąć, musi dojść do zaręczyn, zanim to zjednoczenie nastanie. Vous trouvez cela à l'hôtel et vous devez prendre un engagement avant que cette union ne puisse se concrétiser. Amen. Maintenant, avant, avec Christ, c'est aussi pareil. Vous prenez un engagement avant d'avoir une union avec Christ. So, it's the same thing with Christ. Ta sama rzecz tyczy się Chrystusa. You have to engage yourself, you have to take an engagement before this union can take place. Musisz się zaręczyć, zanim to zjednoczenie będzie miało miejsce. And the Frère Baron, this is it.
And the prophet says, a prophète mówi, au paragraphe 85, in the paragraph 85, paragraphe 85, l'étape suivante, c'est les promesses. The next step is the promise. The next thing is promises made. A następnym etapem jest obietnica dana. Quand vous arrivez à cette étape là, so when we come to that stage, a więc kiedy dochodzimy do tego etapu, vous ne pouvez plus reculer. At that stage you can no more go back. Voilà pourquoi. W tym etapie nie możesz już zawrócić. That's why. Beaucoup de gens commettent l'erreur quand ils rencontrent des filles. Directement, ils commencent à promettre. That's where many young boys are making a mistake. Z tego powodu wiele młodych mężczyzn, chłopców czyni błąd. Just when he meets the girl, just as first contact, he starts promising. Kiedy on pozna młodą kobietę, już zaczyna od obietnic. Et quand vous faites ça, vous êtes déjà marié. And when you promise, then you are married. A kiedy obiecujesz, jesteś poślubiony. Maintenant, combien de polygames on a parmi les jeunes? Imagine how many polygams we have among the young people today. Wyobraźcie sobie, ile poligami jest wśród tych młodych ludzi dzisiaj. Parce qu'ils sont en train de brûler des étapes. Because they are jumping stages of the process. Ponieważ oni przeskakują etapy tego procesu. Parce que la dernière étape, la femme doit prendre le nom du mari. Because the last stage is that the woman has to take the name of the husband. A ponieważ ostatnim etapem jest to, kiedy tylko kobieta bierze nazwisko. Moi j'ai vu des jeunes donner même leur nom à leur femme avant même la dernière étape. I met young people giving their names to their girlfriend, even before the last stage of the process. A ja spotkałem młodych ludzi, którzy już dawali nazwisko swoim dziewczynom, zanim doszli do tego ostatniego etapu procesu. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est déjà publié partout. And today, with the social network, when it does like that, it goes all over the world. A w dzisiejszych czasach w mediach społecznościowych, kiedy tak się dzieje, idzie to w cały świat. Après quelques temps, les noms disparaissent. And after a certain time, the name he gave to the girlfriend disappears in the net. A po pewnym czasie nazwisko, które on dał tej swojej dziewczynie, ginie gdzieś w tej sieci. Là on comprend que ça n'a pas marché. And then we understand that okay, something went wrong between them. A wtedy my zrozumiewamy, że coś było nie tak między nimi. Nous le mettons dans le compte de votre ignorance, mais ne le faites plus jamais. So, Amen. We understand that it was your ignorance, then we tell you never to do that again. A więc my zrozumiewamy, że to była twoja ignorancja i mówimy tobie nigdy więcej tak nie rób. Parce que le nom c'est un caractère. Quand tu donnes ton nom à quelqu'un, tu dois d'abord connaître la personne. Because the name is a character. Ponieważ imię, nazwisko jest charakterem. And if you give your name to somebody, you must make sure who the person is. A więc kiedy dajesz swoje nazwisko komuś, musisz być pewien, kim jest ta osoba. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne donne pas son nom à n'importe qui. That's the reason why the Lord Jesus does not give his name to anyone, any person. Z tego właśnie powodu Pan Jezus nie daje swojego imienia każdemu rodzajowi osoby. Avant que vous puissiez devenir Jésus-Christ, vous devez être d'abord en Christ par prédestination. Before you become Jesus Christ, zanim staniesz się Jezusem Chrystusem, you must have been in Christ by predestination. Musisz być w Chrystusie przez predestynację. Amen. Parce que Jésus ne peut marier que Jésus. Because Jesus can only marry Jesus. Ponieważ Jezus może poślubić tylko Jezusa. Amen. Parce que la chèvre ne peut marier que la chèvre. So the he goat can marry only the she goat. A więc on Bóg może poślubić tylko ją Boga. La chèvre se marie à un bouc quand ils sont en train de brouter l'œuvre, il y a la communion. And when the she book marries the he book, when they are eating grass, they are fellowshipping. Yes.
The, when they name goats, they name goats. Goats. Koza, kozica poślubi kozła, to wtedy... Yeah, when the two of the same character marries, when they are eating grass, they are fellowshipping together. Jeśli te same charaktery się poślubią, to wtedy podczas jedzenia trawy mają tę społeczność. Parce qu'ils ont un même régime. Because they have the same diet. Ponieważ mają tę samą dietę. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, tu épouses une fille de Dieu, votre régime, c'est la parole de Dieu avec vous. Amen. You, a son of God. A ty, Syn Boży. If you marry also a daughter of God. Jeśli poślubisz córkę Bożą. You have only one diet. Macie tylko jedną dietę, which is the word of God. Którą jest Słowo Boże. I na ce moment-là, si y a une erreur, quand tu dis vraiment non m'a dit, la femme dit oh j'arrête. And at that time, amen. In case of a mistake, w przypadku błędu, just, you will just need to say, you know, brother says. Musisz tylko powiedzieć, wiesz, brother, nam. Then the woman will say, ah, okay. A wtedy kobieta powie, okej. Mais là, si ce n'est pas une fille de Dieu, quand tu dis frère, bah, non, mais laisse-moi tranquille, quel frère. And if she is not the daughter of God, a jeśli nie jest ona córką Bożą, and you say, you know, brother Branham says, a ty powiesz, brother mówi, wiesz, she will tell you, get away, which one, what brother Branham did. A ona powie, daj spokój, jaki brother Branham. Parce que tu n'as pas respecté la voie prouvée par Dieu. And the reason is, you did not respect the would have provided way by God. Jest to powodem, dla którego ty nie szanujesz Bożej obmyślanej drogi. Si tu as une femme comme ça, désolé, tu dois garder cette femme-là jusqu'à la fin de ta vie. So unfortunately, if you have such a wife, niestety, jeśli masz taką żonę, you have to keep her until the end of your life. Musisz ją trzymać aż do końca twojego życia. Ou bien si tu ne veux pas respecter la parole de Dieu, tu finis en enfer. Or if you don't want to respect the principles of the word of God, then your end is hell. Yes. A więc jeśli nie chcesz szanować zasad Słowa Bożego, wtedy kończysz. Your end is hell. Twoim końcem jest wtedy piekło, jeśli tego nie szanujesz. Voilà pourquoi le frère Branham a dit. That's what Branham says. Dlatego brat Branham mówi. Que un homme doit prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Pour entrer dans cette affaire. Amen. He says, a man has to pray until he gets an answer before he engages himself in this process. A więc człowiek, mężczyzna musi się modlić tak długo, aż otrzyma odpowiedź, by móc wdrożyć się w ten proces. Ok, je vais avancer vite. Let me move first. C'est quoi la promesse? So, what is promising? A czym jest obiecywanie? Quand c'est comme dit, sweetheart, if you marry me, I promise that I'll be loyal and true. So, this is the promise. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être fidèle et loyal. Obietnicą jest, kochanie, jeśli ty poślubisz mnie, ja obiecuję ci być lojalnym i szczerym wobec ciebie. Le frère Branham dit que si tu ne respectes pas ça, tu n'es qu'une femme qui est en train de lever les enfants dans une maison. And the prophet says, mówi, if you don't respect this promise, jeśli nie będziesz szanował tej obietnicy, you are just a woman raising children in the house. Jesteś tylko kobietą wychowującą dzieci w domu. Another promise. I will look upon no another woman. Nie będę się oglądał za innymi kobietami. Voilà une autre promesse. Je ne regarderai pas à une autre femme. Amen. Ce qui veut dire, la polygamie n'est pas permise. Amen. Which means Amen. That here, polygamy is not allowed. To oznacza, że tu poligamia nie jest dozwolona. Si vous me parlez de la polygamie, donc vous avez une femme, vous commencez à regarder à la deuxième femme. Là, vous brisez déjà la promesse. Then, speaking about polygamy, a więc mówiąc o poligamii, then, when you have one wife and looking to the second wife,
Jeśli masz jedną żonę, a oglądasz się za inną, then you are breaking this promise. Łamiesz tę obietnicę. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que la polygamie, c'est la vie de cochon. That's the reason why Dr. Branham says that polygamy is the life of pigs. Dlatego Brother Branham mówi, że poligamia jest życiem świn. Le frère Branham dit, I will look upon no other man. And I said, je ne regarderai pas à un autre homme. Albo inaczej, ja nie będę się oglądała za innymi mężczyznami. I will be a housekeeper. Ja będę gospodynią. Je serai une podażem. Je peux dire ménagère. Une femme de ménage. Une femme de ménage. Donc, une femme de ménage, c'est-à-dire, tu dois servir ton mari à la maison. A housewife. Gospodyni. Means that you have to serve your husband home. Oznacza, że będziesz służyć twojemu mężowi w domu. Si vous ne le servez pas, votre promesse ne vient pas du cœur. So if you don't serve your husband, it means that your promise does not come from your heart. Jeśli nie służysz swojemu mężowi w domu, to znaczy, że twoja obietnica nie pochodzi z twojego serca. Cela veut dire que vous voulez vous marier parce que vous avez vu ça sur internet, le serment du mariage. Tu veux aussi que la foi toi. So that's why you want to marry only because you see this in the pictures and internet and you want to identify yourself to that. A więc dlatego jest to, że chcesz poślubić tylko dlatego, że widzisz to na tych zdjęciach, w tym internecie i jest to tylko ten powód, z którym chcesz się zidentyfikować. Frère dit, all these promises has got to be met or should be in a covenant wedding. All these promises has got to be made or should be in a covenant wedding. Wszystkie obietnice, wszystkie obietnice, które Bóg dał, all these promises, all these promises has got to be made. Okay. Shall I read it for you? English. Okay. All these promises, wszystkie obietnice, has got to be made, które muszą być podjęte, or should, or should be, albo powinny, in a correct wedding. Muszą w przypadku właściwego wesela małżeństwa. Donc toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un vrai mariage. Amen. Pour que le mariage puisse être correct, on doit respecter tout ça. Amen. For the marriage to be correct, we have to, we have to respect all these promises. Maintenant, dans le sens spirituel. Now in the spiritual realm. A w realiach duchowych. C'est quelque chose que le pasteur Armand a dit. Is something that Pastor Armand read when he was preaching. Jest to coś, co Pastor Armand przeczytał, kiedy głosił. Le frère Branham dit, c'est pareil quand vous venez à Christ. Brother Branham said, it's the same when you come to Christ. Branham mówi, że tak samo jest, kiedy przychodzisz do Chrystusa. Il dit, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. You say, Lord, if you receive me in your kingdom, I promise. Mówisz, Panie, jeśli przyjmiesz mnie do swojego królestwa, obiecuję, that I will love you. Że będę cię kochał. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. To love God is to love His word. A miłować Boga, kochać Boga znaczy kochać Jego słowo. I will be true to you. Je te serai fidèle. Będę szczery wobec ciebie. Je te servirai. I will serve you. Będę ci służył. Jour et nuit. Day and night. Dzień i noc. Il dit, c'est mauvais d'oublier ça. It's too bad we forget that. Jest, jest źle, jeśli o tym zapominamy. J'amènerai mes dîmes à la maison de l'Éternel. I will bring my tithe in the household of the Lord. Ce sont les promesses. Przyniosę moje dziesięciny do domu Pana. La deuxième étape, la troisième étape. The third stage.
Trzeci etap. Donc si vous n'amenez pas vos dîmes et vos offrandes à l'église, vous ne respectez pas cette étape. If you don't bring your offering and your tithes in the church, so you are not respecting this stage. Jeśli nie przynosisz swoich dziesięcin i ofiar do zboru, nie respektujesz tego etapu. Parce que l'étape finale, vous devez vous unir avec Christ et prendre son nom. Because the final stage, ponieważ ostatnim etapem, is that you have to unite with Christ and take His name. Yes. Jest to, że masz się zjednoczyć z Chrystusem i wziąć Jego nazwisko. Amen. Amen. In other promise, I'll pray many times a day. Je vais prier beaucoup de temps, les jours. And another promise, I'll pray many times a day. Inną obietnicą, ja modlę się wiele razy w ciągu dnia. En tant que chrétien, nous prions combien de fois? Tell me, as Christians, how many times do we pray? Le matin, mi, jako chrześcijanie, jak, ile razy modlimy się? Le matin, et puis le soir avant d'aller au lit. We pray in the morning and also in the evening before sleeping. Modlimy się rano i wieczorem przed snem. Ça, c'est une prière d'intérêt. Tu veux que Dieu puisse te garder pendant que tu dors. Non. Quand tu penses qu'il est ton sentiment. Ça, c'est vrai. You know, that kind of prayer, a wiecie, ten rodzaj modlitwy, is just a prayer for a certain interest. Jest rodzaj modlitwy na, because tylko w, you are pewnym making, celu. You are making God to be your watchman. Ponieważ czynisz Boga swoim stróżem. Il veut que tu puisses le servir. No, He wants you to serve Him. A on chce, byś ty mu służył. Et il veut avoir communion avec toi. And he want to have fellowship with you. A on chce mieć społeczność z tobą. Parce que la raison de la rédemption, c'est le rétablissement de la communion. Yes. Because the reason for redemption is the restoration of fellowship. A powodem odkupienia jest odrestaurowanie społeczności. Si tu ne communies pas avec Dieu, tu as échoué. So, if you do not fellowship with God, then you failed. A więc jeśli nie masz społeczności z Bogiem, zawiodłeś. Adam, avant sa chute, le frère Adam dit dans le jardin d'Eden, il s'agenouillait et il priait. Amen. Before the fall, przed upadkiem, Abraham says, Adam mówi, that Adam, że Adam was kneeling down in the Garden of Eden and prayed. Klęczał w Edenie i modlił się. L'église d'Adam était sous l'arbre de vie. The church of Adam was under the tree of life. Chór Adama był pod drzewem życia. Non, ce n'est pas une grande église somptueuse avec beaucoup de je ne sais quoi. It was not a great building church. Nie był to wielki, okazały budynek. Donc la relation entre Adam et Dieu, c'est la chose la plus importante. The most important thing was the relationship between Adam and God. Najważniejszą rzeczą była społeczność między Adamem i Bogiem. Donc les belles églises, toutes ces choses-là, c'est bien, mais ce n'est pas important. Beautiful churches and all these things are good, but they are not important. Piękne zbory i te wszystkie rzeczy są dobre, ale nie są ważne. Parce que ça commence à prendre la place de Dieu, ça devient une attraction. On déjà vient parce que l'église est belle. Because these things, they are taking the place of God. Ponieważ te rzeczy zabierają miejsce Boga. And they became just a kind of attractions. I stają się pewnego rodzaju atrakcją. And sometimes people come to church because it is a nice and beautiful building. I wtedy przychodzą, wiele ludzi przychodzi do tego zboru, ponieważ jest to ładny, okazały budynek. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles suivent les jeunes hommes parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien. Est-ce que tu as vérifié à l'intérieur si Dieu est dedans? That's why you see today. Dlatego widzicie dzisiaj, that young girls are clinging to young boys only because he's a beautiful, he's a handsome guy. One przychodzą z tymi młode dziewczyny chodzą z tymi chłopakami, ponieważ są przystojni. Did you check and see his inside and see if he's a real man? Ale czy sprawdziłaś, jakim on jest w środku, tym wewnętrznym człowiekiem? La dernière étape, c'est la cérémonie du mariage. And the last stage is marriage or the wedding ceremony. A ostatnim etapem jest małżeństwo, czy inaczej ceremonia weselna. C'est là où l'épouse prend le nom de l'époux. Then the bridegroom, the bride
takes the hand, the name of the bridegroom. Wtedy oblubienica bierze imię, nazwisko pana młodego, oblubienica. La Bible nous dit, la Bible nous dit que les noces de l'agneau sont venues. And the Bible says that the marriage of the lamb has come. A Biblia mówi, że małżeństwo baranka przyszło. Donc si madame, si l'épouse porte le nom de Jésus aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà arrivés à l'étape finale du mariage. So if the bride takes the name of the bridegroom today, that means that we have reached the last process of the marriage. A więc jeśli oblubienica przyjmuje imię oblubienica dzisiaj, oznacza to, że osiągnęliśmy ostatni etap małżeństwa. Parce qu'il a dit dans le livre des Actes qu'il est parti chercher un peuple qui va porter son nom. Because in the book of Acts it is said he has to find, he went to find a people who will carry or who will take his name. Ponieważ w dziejach apostolskich on udał się, aby znaleźć ludzi, którzy przyjmą jego imię. Medaboy est devenu Medabranam après la cérémonie du mariage. Medaboy became Medabranam after the wedding ceremony. Medaboy stała się Medabranam po ceremonii poślubienia, za ślubem. Or, les trois ans et demi, les trois ans et demi, c'est ça les noces. And the wedding, the marriage of the Lamb, take place under 3 years and a half. A małżeństwo baranka odbywa się w przeciągu 3,5 roku. Elle ne peut pas prendre son nom dans les âges de l'Église. And she cannot take his name during the seven church ages. No, ona nie może przyjąć jego imienia w czasie 7 wieków kościoła. Elle prend son nom au-delà des âges. She takes his name after the ages. Ona bierze, przyjmuje jego imię po wiekach. Parce que les âges, c'était le fiançailles. Because during the ages, it was engagement. Ponieważ w czasie wieku jeszcze były to zaręczyny. Maintenant, le frère Madame dit ici dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraph 65, God's only chosen place of worship. Paragraf 65, Boża jedyna droga obmyślana do uwielbiania. Il y a des gens merveilleux dans ce monde. There is fine people in the world. Jest dużo dobrych ludzi na świecie. Beaucoup des églises merveilleuses. Fine churches. To naprawdę dobrych zborów. But there's only one Mrs. Jesus. Ale jest tylko jedna Pani Jezus. Mais il n'y a qu'une seule Madame Jésus. Amen. 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 And that's what he's coming for. Et c'est pour elle qu'il vient. Amen. Amen. That's where his name lays. C'est là dans cette épouse, c'est là où se trouve son nom. Amen. Et le nom c'est un caractère. A name is a character. Imię jest charakterem. Les caractéristiques de Christ dans l'épouse. Characteristics of Christ in the bride. Amen. Charakter Chrystusa w oblubienicy. Il tourne le dos, il discerne les pensées. Alléluia! He turns his back and discerns the thoughts. Amen. Ona odwraca się i otrzymuje myśli. Voilà là où Dieu a placé son nom. That is where God placed his name. To jest to miejsce, gdzie Bóg umieścił swoje imię. There is where his worship is. Amen. C'est là où se trouve son adoration. To jest miejsce, gdzie uwielbianie ma miejsce. To jest. Amen. In her and her alone. En elle et seulement. Amen. Nie tylko w niej. Amen. Donc si tu adores en dehors de Jésus, en dehors de l'épouse, tu n'adores pas Dieu. Amen. And if you are worshiping outside of the bride, you are not worshiping God. Jeśli uwielbiasz Boga, nie uwielbiasz Boga. Jésus a dit, vous m'adorez, mais vous m'adorez en vain. Jesus said, in vain you worship me. Amen. Jezus mówi, in vain you worship me. Poza zasłoną mnie uwielbiacie.
L'adoration, c'est d'abord la révélation de la divinité. Worship Alléluia. Is first of all the revelation of Godhead. Amen. Uwielbianie jest przede wszystkim objawieniem Boga. Voilà pourquoi. Jest objawieniem Bóstwa. Voilà pourquoi les anges de l'Église l'agneau intercédé. That's why during the ages the Lamb was making intercession. Dlatego podczas wieków kościoła baranek czynił pośrednictwo. Parce que on n'avait pas encore la révélation de la divinité. Because the revelation of divinity was not yet given. Ponieważ objawienie bóstwa nie było jeszcze dane. Mais après l'ouverture du livre, l'agneau doit quitter le trône parce que son travail est fini. Yeah. After the opening of the book, the Lamb leaves the throne because his work of intercession is over. I po otwarciu księgi baranek opuszcza swój tron, ponieważ dzieło jego pośrednictwa się zakończyło. Parce que l'épouse s'est unie à l'époux dans l'union invisible. Because the bride has united herself to the bridegroom in the invisible union. Ponieważ oblubienica zjednoczyła się i służy oblubieńcowi w tym niewidzialnym połączeniu. Voilà l'antitype du mariage parfait. That is the reality of the perfect marriage. Jest to właśnie rzeczywistość doskonałego małżeństwa. C'est-à-dire le mariage parfait, ce n'est pas Christ là-bas, c'est Christ en toi qui est l'espérance de la gloire. Amen. Perfect marriage. Is not Christ there. It is Christ in you. The hope of glory. Nie jest Jezus Chrystus gdzieś tam, ale nadzieja chwały. Amen. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, la Bible dit c'est le plus grand mystère qui a été caché depuis avant la fondation. In Colossians chapter 1. Kolosan, rozdział 5. It is said that it is the greatest mystery that was hidden before the foundation of the world. Jest napisane, że jest to największa tajemnica, która była ukryta przed założeniem świata. Parce que aujourd'hui Dieu a récupéré son propre trône. Because today God has taken back his own throne. Ponieważ dzisiaj Bóg z powrotem bierze swój tron. Parce que le trône il y avait trois. There was only three thrones. Były tylko trzy trony. Au ciel, in heaven, w niebie, en Jésus, in Jesus, et dans l'épouse, and in the bride. Amen. Donc tout ce qui est trône, c'est l'homme. Amen. So all that's connected to throne is just man. Amen. To wszystko, co jest było połączone z tronem, to człowiek. Donc quand il vient comme le juge suprême, il vient s'asseoir dans les humains. Amen. So when he comes as the supreme judge, he comes to dwell in human beings. Amen. Jako najwyższy sędzia przychodzi, aby zamieszkać w niebie. Because it is written in the Bible. Saints shall judge the earth. Że święci będą sądzić ziemię. Amen. La Bible dit, je nomme Jésus-toi dans ta jeunesse, car Dieu t'appellera en jugement. And the Bible says, a Biblia mówi, you young men rejoice in your youth age. Wy młodzi, radujcie się w waszej młodości. Because God will call you unto judgment. Ponieważ Bóg powoła was do sądu. Les saints jugeront la terre. Là-bas, c'est Dieu qui juge. Mais ils sont un dans l'union invisible. Saints shall judge the earth. Święci mają sądzić ziemię. And then it says that God is the judge. A Dawid mówi, że Bóg jest sędzią. So both are united in the invisible Amen. Union. A obydwoje są zjednoczeni w jednym połączeniu. Voilà le secret du mariage parfait. That is the secret of a perfect marriage. Amen. Jest sekretem doskonałego małżeństwa. Je finis le tout. Let me finish soon. Pozwólcie, że za chwilę zakończę. Dans la prédication, Christ est le mystère de révélation. In the message, Christ is the mystery of God revealed. Paragraph. Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga. Widzisz? Paragraph 106. Paragraph 106. Paragraph 106. Le frère Branham parla du septième sceau. Écoutez, je vais finir par ceci. Brother Branham was speaking about the seventh seal. Branham mówił o siódmej pieczęci.
J'aime rester avec le frère Branham parce que je suis rassuré. Amen. I like to stay with Brother Branham, then I'm sure of what I'm saying. Amen. Lubię czytować Brother Branham, ponieważ wtedy jestem pewien, co mówię. Je n'interprète rien. I'm not interpreting anything here. Wtedy nie wykładam niczego. Je suis seulement l'enchaînement des citations. So I'm just following how the quotes are moving on. I tylko podążam za cytatem, tak jak on brzmi. The Father Branham says, it's a secret, and that's the reason there was a silence in heaven for a space of half an hour. Jest to tajemnicą, dlatego dlaczego była cisza w niebie przez pół godziny. Father Branham dit, c'est un secret, et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence d'environ une demi-heure. Amen. 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 And seven thunder uttered their voices. I siedem gromów wydało swoje głosy. Et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. And John was even forbidden to write it. A Janowi było zakazane to wpisać. Et il fut même interdit à Jean de l'écrire. What is that? Is the coming of the Lord. C'est quoi? Amen. Czym jest przyjście Pańskie? C'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Jean a été interdit de l'écrire parce que c'était la venue du Seigneur. It was forbidden for John to write it because it was the coming of the Lord. Janowi zostało zakazane, aby to spisać, ponieważ to było przyjście Pańskie. Dans la Bible, il y a qu'un endroit où il y a un silence d'environ une demi-heure. Mm. And in the Bible, there is only one place where the Bible speaks about the half an hour silence. A Biblia jest tylko jedno miejsce, kiedy ona mówi o tym, o tej półgodzinnej ciszy. Na large de ça, au paragraphe 95. In the message, the Sardis, Sardisian church age. Poselstwie sardyjski wiek kościoła. Le Père dit. The prophet says. Prorok mówi. And Jesus comes from heaven with 10,000 times, 10,000 of his saints. Jezus przystąpił z nieba z dziesiątkami tysięcy razy 10,000 swoich świętych. Et Jésus vient du ciel avec des milliards et des milliards de ses saints. And the Bible says that the heavens was empty for the space of half an hour. A Biblia mówi, że niebo było puste na okres czasu pół godziny. Et la Bible dit que les cieux étaient silencieux pendant environ une demi-heure. Ça, c'est le septième sceau. This is the seventh seal. To jest siódma pieczęć. On voit Christ après le mariage qui descend avec ses 5 milliards de ses milliards. We see Christ after the marriage coming down with the thousands of his saints. Po małżeństwie widzimy Chrystusa przychodzącego z tysiącami tysięcy jego świętych. Le Père Branham dit, quand il descend, sa ceinture se déplace, ceinture n'est plus là, sa ceinture c'est à ce niveau parce qu'il est maintenant un juge. And Brother Branham says that when he comes down, że kiedy on wstępuje, he does not have the belt on the loins, nie ma pasa na swoich biodrach, but the belt is on the breast. Ten pas, szarfa jest na jego pieczy. Because he is no more priest, but he is now judge. Ponieważ nie jest już więcej kapłan, ale sędzią. Parce qu'il avait fini l'intercession et prend maintenant la fonction du juge au travers de ses saints. Because he has finished intercession. Ponieważ zakończył pośrednictwo. Now he takes the form of the judge through his saints. I teraz przyjmuje formę sędziego poprzez swoich świętych. C'est ce que Enoch avait vu. That's what Enoch saw. To jest, co widział Enoch. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. He said in Jude, the Bible says, here the Lord comes with thousands of his saints. W Judy on mówił, że oto wstępuje Pan z tysiącami tysięcy świętych. Pour exercer un jugement contre tous. In order to bring judgment upon all. Aby przynieść
son archevêque. Amen. Voici le mystère du mariage entre l'épouse et l'époux. This is the mystery of marriage between the bride and the bridegroom. To jest tajemnica małżeństwa między oblubienicą a oblubieńcem. Ce qui était demeure futur devient demeure présente. Amen. Oh, which was a future hope becomes a present hope. Amen. To, co było przyszłym domem, staje się teraz obecnym domem. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que les jours qu'il avait prêché cette prédication là, tout le monde qui était dans la salle n'avait rien compris. That's what the prophet said when this sermon was preached. So almost people in the congregation didn't understand. Dlatego Branham powiedział, że w momencie, kiedy to posełstwo było ogłoszone, ludzie w zgromadzeniu tego nie rozumieli. My last quote. Mój ostatni cytat. Le frère Branham dit de regarder à l'invisible de le 10 avril 59. In the message, looking at the invisible, 590410. Patrząc w niewidzialne, 1959. Jésus venait sur son trône blanc avec les myriades de ses saints. Amen. 10 kwiecień. On se pourrait tomber. It's not the same. Okay. Yeah. Jesus coming upon his throne. His white throne with the thousands of his saints. Jezus przychodząc na swój tron, jest to biały tron z tysiącem jego świętych. Comme je l'ai dit, le trône il y en avait que trois. As I said, there was only three thrones. Kiedy ja powiedziałem, że były tylko trzy trony. Le dernier c'était l'épouse. The last was the bride. Amen. Była oblubienica. S'il y a un travail à accomplir avec le trône, ça c'est le dernier trône. So Amen. If there is anything to do with throne, I mean, this is the last one. This one is the last one. Amen. Donc, dans la dernière étape du mariage, l'époux et l'épouse deviennent une seule personne et elle a pris son nom. Mm-hmm. In the last stage of marriage, the bride and the bridegroom become one. And she takes his name. W ostatnim etapie małżeństwa oblubieniec i oblubienica stają się jedną, a jednym ona przyjmuje jego imię. Et après la dernière cérémonie, elle s'appelle Madame Jésus-Christ. After the last ceremony, her name becomes Mrs. Jesus Christ. W ostatniej ceremonii jej imię to Pani Jezus. Cela veut dire que nous sommes arrivés à la dernière étape du mariage. Amen. Is that we reaches the last stage of the process of marriage. To oznacza, osiągamy ostatni etap procesu małżeństwa. Bon, si vous me posez la question, mais où sont alors toutes les promesses? Then, when you ask to me the question, but how about other promises? A kiedy zadacie mi pytanie, a co z tymi z resztą obietnic? Ma réponse est demandé au frère Branham. I will tell you, ask brother Branham. Powiem wam, zapytajcie brata Branham. God bless you. Nous appelons aussi pasteur par respect pour le travail qu'il fait pour le Seigneur. Amen. Pasteur również szanujemy. Qui nous a donné un message très riche. Gave us a rich message. Amen. Bardzo bogate poselstwo. Le plus important, c'est que nous croyons.
most important is that we believe. Mais peut-être qu'on n'a pas compris. Mais on voit que c'est la vérité. Amen. Maybe we don't understand. Być może bez zrozumienia. But we believe that is the truth. Ale wierzymy, że jest because to prawda. Lorsqu'on nous lit Frère Branham, ponieważ kiedy czytamy Brata Branhama, nous disons Amen. Mówimy et Amen. La compréhension viendra un jour. And the understanding will come one day. A zrozumienie przyjdzie pewnego dnia. Amen. Le processus du mariage. The marriage process. Proces małżeństwa. Vous jeunes gens. Wy młodzi ludzie. Vous jeunes sœurs. You young sisters. Wy młode siostry. Quand le frère s'approche. When the brother comes. Kiedy brat przyjdzie. Et commence à exprimer ses intentions vis-à-vis de toi. And starts expressing his intentions. I ujawni swoje zamiary. Il faut être très prudent. You must be very careful. Musicie być bardzo ostrożny. Pour ne pas dire n'importe quoi. Do not say anything. Do not say anything. By nie powiedzieć byle co. Any kind of thing. Parce qu'on nous a dit ici. Because they told us here. Ponieważ powiedzieli nam tu. Lorsque nous promettons. When we promise. Kiedy obiecujesz. Alors nous sommes liés par notre promesse. Then we are tied to our promise. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Ne promettez jamais. Never promise. Nigdy nie obiecuj. To a woman. Kobiecie. Le mariage. That you marry her. Si vous n'avez pas l'intention. If you don't have the intention. De si nie masz zamiaru. Of marrying her. Ça c'est très faux. Poślubienia jej. Donc il dit ne promettez pas. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas l'intention, if you don't have the intention, jeśli nie masz takiego zamiaru, ça veut dire que, si vous n'avez pas l'intention, if you don't have intention, jeśli nie masz tego zamiaru, ça veut dire que vous blaguez. It means that you're joking. Ah, sœur, je vais te marier. Joking. To znaczy, że tylko sobie żartujesz. Donc tu n'as pas l'intention. A ta siostra przyjdzie by cię poślubić. Ale ty tylko sobie żartujesz. But you say, alors le prophète dit, ne faites jamais ça. Don't do it. Nie rób tak. Amen. 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 Parce que vous me suivez? Do you follow me? Parce que le pasteur nous a amené dans les lieux célestes. Podążacie za mną? Because the pastor brought us into the heavenly places. Bo on descend per le lieu terrestre. Pastor to przyprowadził do niebiańskich miejsc. But let's come down to the earth. Porque en sortant. Ale teraz wejdźmy z powrotem na ziemskie miejsca. Porque en sortant. So that when we go out. On a nourri les âmes. Gdzie kiedy wyjdziemy. We fed our souls. Avec la parole que le pasteur vient vous donner. We fed our souls. We fed our souls. A karmimy nasze dusze ze słowem. Avec la parole que with the words that Brother Eric gave us. Które brat Eric nam tutaj przyniósł. Mais pour rester aussi avec le sujet dans sa globalité, to remain with the subject. Aby pozostać z tym tematem. Alors c'est pourquoi je fais juste ce petit commentaire. C'est pas pour ajouter quelque chose. Dlatego te krótkie komentarze tutaj mieszczę. C'est-à-dire que ne faites pas de blague. Don't joke around. A więc nie żartujcie sobie. Sur ces choses concernant le mariage. Ne faites pas de blague. Donc ne blaguez, ne blaguez pas avec ça. Amen. Amen. Nie róbcie sobie z tego żartów. Parce que votre destination éternelle. Może być zaburzona. En blaguant avec ces choses. By joking with these things. Poprzez żartowanie sobie z tych rzeczy. Co on nam mówi? Co on nam mówi? I'll say it in English. Powiem w angielsku. Marriage is honorable. Le mariage est honorable. Małżeństwo musi być szanowane, czcone. You must enter it prayerfully. Ale vous devez y entrer en pleine prière. Ale musisz wejść w nie pełny modlitwy. Dobrze. Nous ne
voulons pas vous effrayer par rapport au mariage, non. We don't want to scare you about marriage. Non, non. Nie chcemy was siać was strachu odnośnie małżeństwa. Marriage is bon. Amen. Małżeństwo jest dobre. I repeat. Le mariage c'est bon. Si quelqu'un te dit que c'est mauvais, jeśli ktokolwiek ma to złe, lui-même a vécu une mauvaise expérience. Jest z powodu tylko dlatego, że on ma złe doświadczenie. Parce que Dieu lui-même a dit, ponieważ Bóg sam powiedział, pour la première fois. Où Dieu a dit, c'est où Dieu a dit, il n'est pas bon. When God said it is not good, kiedy powiedział, że to nie jest dobre, c'est lorsqu'il a dit, było tylko powiedziane, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It is not good for the man to be alone. Nie jest dobre dla mężczyzny, żeby był sam. C'est pour dire, it's to say, a więc que le mariage c'est bon. Że małżeństwo jest dobre. Et puis, et c'est encore bon de se marier quand on est jeune. It's good Amen. To marry young. Amen. It's good to marry when you're young. I jest dobrze wziąć ślub, kiedy jesteś młody. Dobrze. It's good. Jest dobre. To marry when you are young. By wziąć ślub, kiedy jesteś młody. Il ne faut pas attendre quand tu as 40 ans, c'est là où tu commences à penser au mariage. Don't wait to be 40 years old. Nie czekaj, aż będziesz miał 40 lat. Jeune, young, młodzi. Parce que vous avez encore assez d'énergie, assez de vigueur et pour assumer ses responsabilités. Ponieważ macie jeszcze wystarczająco dużo energii, aby wziąć tę odpowiedzialność. Parce que quand tu te maries à 50 ans, when you marry and you're 50, tes enfants vont devenir grand-père de tes propres enfants. You're going to become the grandfather of your own children. Staniesz się dziadkiem swoich własnych dzieci. Nous encourageons les jeunes, odważni, the young, de se marier. Młodzi, Amen. By wziąć ślub. Pas n'importe comment. But not anyhow. Ale nie w jakikolwiek sposób. Avec respect, with respect, en pleine prière, Amen. Pełnym modlitwy, et en observant et respectant la parole. And by respecting the word. Amen. I respektując słowo. Amen. Priez jusqu'à ce que. Pray until. Módl się aż. Dieu vous révèle. God reveals to you. Que c'est elle. That it's her. Et que c'est lui. Że to ona, że to ta. And that it's him. Że to ten. Vous croyez que Dieu exauce les prières? Amen. God answers prayers, right? You believe that God answers prayer. Wierzycie, że Bóg odpowiada na modlitwę. So, if you pray for God to reveal to you your husband, he will do it. Jeśli modlisz się do Boga, by objawił ci twojego męża, on to uczyni. Si vous priez pour que Dieu vous révèle qui doit être votre mari, il le fera. Oui. And if you pray for God to reveal to you who will be your wife, he will do it. Jeśli modlisz się do Boga, by objawił tobie, kto ma być twoją żoną, on to zrobi. Si vous priez que Dieu vous révèle qui doit être votre épouse, il le fera. Amen. Oui, oui. Oui, oui. Amen. Alors, vous allez y entrer. So enter. A więc wejdź. Avec assurance. With assurance. Z pewnością. Amen. Amen. Bon, on va continuer ça. Non, je ne sais pas, peut-être le soir, je ne sais pas comment le Seigneur conduira le pasteur Peignet. Ou peut-être en soirée, je ne sais pas. Postagne. Encore une fois, que Dieu bénisse le pasteur Peignet. Bravo, pasteur.